Jest ręka obtatuowana? Jest. Jest noga obtatuowana? No jest. Jest pysk obtatuowany. Nie widzę w tym żadnej różnicy. Żadnej. To jest ciało. To mi daje... Raz, że daje mi to dużą odrębność od rzeczywistości, od tego otaczającego świata, w którym się źle czuję i ciężko mi jest tutaj się odnaleźć. I daje mi taką właśnie niewidzialną barierę przed ludźmi, że nie jestem osobą, do której ludzie chętnie podchodzą. Hobby były zawsze sporty walki. Nie chodzi o konkretne sporty walki, tylko chodzi ogólnie o jakąś taką, wiesz, fizyczność, tak? O porównywanie się z rówieśnikami, o rywalizacji. Później zaczęły się rywalizacje już sportowe, takie na troszkę wyższym poziomie, Mistrzostwo Polski, jakieś Puchary Polski, wiesz, jakieś takie konfrontacje. Powiedziałem sobie tak, jeżeli mam to robić, to robić tylko już to za pieniądze. Ale nie robiłem nigdy niczego w założeniu bycia gwiazdą. Jurgżal nadal by istniał i Jurgżalu nikt by nie wiedział. Nikt. Gdyby nie Jérôme Lemonnier. Trening ogólnie trwa około 2-2,5 godziny. Znaczy ja jestem na sali tyle czasu, ale sam trening, no to wiesz, no to jakby zliczył tylko minuty, w których się pracuje, no to schodzi około tam 45 minut, 50 minut, no to wiesz, liczę tylko minuty, które pracuję, nie, że jest przerwa, czy rozluźnienie, czy chwila relaksu, tylko sama praca. Pracuję nad dynamiką, nad szybkością i ostatni tydzień to już jest, przynajmniej w moich przygotowaniach, jak zawsze się przygotowuję, to już jest takie bardziej roztrenowanie, łapanie świeżości. Jeżeli będzie to możliwe, to po tej walce zniknę. Wezmę narzeczoną, wezmę psy. Nie wiem, gdzie pojadę, czy pojadę, no prawdopodobnie w Polskę, bo ciężko będzie gdzieś za granicę pojechać z psami. Chyba że rodzice zaopiekują się psami, to wtedy mam kilka propozycji moich przyjaciół, którzy są za granicą i do nich sobie pojadę odpocząć, prawda, w ten sposób. Taką salę, jeżeli było tobie to możliwe, stoczyć walkę na takiej sali, zarobić pieniądze i żeby nawet nie było o tym rozgłosu, to ja w tym momencie jestem w stanie odrobić sobie własne ucho, żeby tak to wyglądało. Nie da się niestety tylko tak zrobić, no bo tak to wszystko jest poukładane. No i chcąc, nie chcąc, świadomie brnę w to, no bo muszę w to brnąć, jeżeli chcę to robić, chcę na tym zarabiać pieniądze. Ale jeżeli ktoś by mi pasował, czy mi to pasuje? Nie, nie pasuje mi to.